znajdujemy się w gmachu Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Właśnie w tym miejscu Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z tutejszą uczelnią i Związkiem Podhalan w Charkowie organizuje ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną Piękno, Dziedzictwo, Komunikacja Charkowa 2018. Piękno, Dziedzictwo, Komunikacja, ja dodałem jeszcze kultura. I myślę, że kultura właśnie łączy te wszystkie elementy. Kultura miejsca, kultura Podhala, kultura narodu i to wszystko się zazębia i wszystko się łączy. Nie chodzi tylko o urzekające piękno kościoła w Charkowej, chodzi o urzekające piękno tego, co dzisiaj, może troszkę nadmiernie, czym dzisiaj nadmiernie szafujemy, czyli pojęciem dziedzictwa, ale to zespół architektury drewnianej nie tylko w Małopolsce, nie tylko na Podhalu, ale w całej Polsce. Ja zawsze twierdzę, że najważniejsze jest światło na fotografii. A w fotografii sakralnej to światło jest najważniejsze. I właśnie dzięki temu światłu specyficznemu, które panuje w kościele w Charkowie, on jest tak specyficzny i tak piękny. Dzięki temu można pokazać tak dużo emocji, które drzemią jednak w tym wnętrzu i też dzięki ludziom, którzy tam się znajdują, po prostu urzeka. Ta świątynia zbudowana przez tych, którzy byli przed nami, zostanie również dla tych, którzy po nas przyjdą. Zaszczytem dla nas jest obecność pana ambasadora Japonii pośród nas, który od 3 miesięcy jest ambasadorem w Polsce, Cesarstwa Japonii. Bardzo cieszymy się z wykładu, który przedstawił nam podczas konferencji i bardzo cieszymy się, że taką ambasadorką Japonii w Polsce, w Charkowej jest pani Akiko, powszechnie znana na Podhalu. Jak powiedziano, najwspanialsza Japonka w Polsce i najwspanialsza góralka japońska na Podhalu. Bo mamy dzisiaj przecież na konferencji ambasadora Japonii i rozmawiamy nie tylko o doświadczeniu polskim, nie tylko o doświadczeniu małopolskim, nie tylko o doświadczeniu Podhala, ale zderzamy to doświadczenie z doświadczeniem Japonii, która również jest dumna z wpisów na listę światowego dziedzictwa, a większość tych wpisów to wspaniała, fantastyczna architektura drewniana. I rozumienie siły i znaczenia tych miejsc, tej tradycji na swój sposób jest analogiczne.